Po raz czwarty w karierze Iga Świątek wygrała w finale Rolanda Garrosa. Polacy oraz fani z całego świata zapartym tchem przed telewizorami śledzili jej zmagania. Niektórzy wybrali się osobiście do Francji. Igę dopingowały też znane polskie nazwiska. Iga Świątek znowu zwyciężyła. Polscy fani masowo udostępniają urywki meczów naszej rodaczki. Wśród nich znalazło się mnóstwo gwiazd, tak Polacy kibicowali Idze Świątek w Paryżu. Wśród polskich gwiazd, które zapragnęły dopingować Igę w Paryżu, znalazły się M.IN. Kinga Rusin i Monika Olejnik. Dziennikarki na bieżąco relacjonowały przebieg zdarzeń i z dumą pozowały do zdjęć na tle kortu. Na miejscu był też Kuba Badach ze swoją żoną, Aleksandrą Kwaśniewską. 4 lata temu popłakałem się przed telewizorem, dzisiaj na żywo w Paryżu. Dziękuję mojej kochanej żonie, że zabrała mnie w tak emocjonującą podróż. Zobaczenie najlepszej tenisistki świata na żywo to jest coś, co będę pamiętał do końca życia. Iga Świątek po raz czwarty triumfuje w na kortach Rolanda Garrosa, napisał Badach. Nie zabrakło też słów wsparcia od znanych osób, które kibicowały naszej rodaczce przed ekranami. Damian Michałowski na Instagramie pokazał, jak z całą gromadą znajomych świętowali dwie uroczystości, urodziny Kamili Kalinczak oraz zwycięstwo Igi. Giga Świątek. Ona to zrobiła. Ona jest nie z tej planet. Ona jest najlepsza na kuli ziemskiej. Żyć w czasach Igi Świątek to wielki zaszczyt. A oglądanie triumfu w takim towarzystwie, to crème de la crème. Napisał.